prąd elektryczny, żywioł, z którym spotykamy się codziennie. To on wita nas codziennie dźwiękami budzika i kładzie nas spać wraz ze zgaśnięciem ostatniej lampy w naszej sypialni. Prąd płynie jak rzeka i do zrozumienia jego natury woda jest w pewnym uproszczeniu bardzo dobrą analogią. Oto szklanka z wodą i to druga szklanka z wodą. Jak widzicie, poziom wody w obu szklankach jest różny. Każda taka szklanka symbolizuje tak zwany potencjał. No i widzicie, matka natura jest trochę jak komunizm. Zawsze dąży do tego, żeby wszystko było równo. Więc kiedy macie dwie szklanki z różnym poziomem wody, to matka natura zrobi wszystko, aby ten poziom wyrównać. Teraz zamieńcie wodę w szklankach elektronami, no i utrzymujecie przepływ prądu elektrycznego. Oraz wyjaśnienie tego, dlaczego podczas burzy wali piorunami. W najnowszym Spider-Manie na PlayStation 4 tytułowy bohater używa szeregu technik, które powodują m.in. sparaliżowanie wroga za pomocą prądu elektrycznego. I tutaj już można zauważyć dosyć luźne podejście twórców do kwestii elektryczności. Po pierwsze, ciało porażone prądem elektrycznym sztywnieje. Nie mówię tutaj o tym, jak was kopnął prąd po wsadzeniu palca do gniazdka, a na przykład o użyciu paralizatora. Paralizator zgodnie z nazwą paraliżuje układ nerwowy, który opiera się przecież o przesyłanie sygnałów elektrycznych. W efekcie nasze mięśnie skurczają się i rozkurczają w nieskoordynowany sposób, co powoduje, że padamy na glebę i trzęsiemy się jak galareta. A tutaj panowie co najwyżej wesoło podrygują w miejscu. Ale to nie wszystko. Zwróćcie uwagę na elektryczne wyładowania wokół ciał przeciwników. Żeby osiągnąć taki efekt, prąd elektryczny musiałby mieć moc pozwalającą na pokonanie bariery oporu elektrycznego powietrza. Powietrza, które jako izolator sprawuje się bardzo dobrze, co łatwo sprawdzić próbując zapalić żarówkę ze zbitym kloszem. Zatem, żeby wytworzyć takie iskrzenie w sieci, którą Spider-Man oplata przeciwników, każdy z nich musiałby mieć przyczepiony na plecach wielki kondensator. To co widzicie, to zbudowany przez studentów AGH wielki transformator, który wytwarza napięcie ponad 650 tysięcy voltów. Nasz pajęczy bohater co prawda nie potrzebuje aż tak wielkiej mocy, no ale skoro wypuszcza z siebie sieć, której ładunek jest zdolny zjonizować powietrze, to prawdopodobnie oplecenie nią bohaterowie są sfajczeni. Martwi, nie potrzeba ich już dalej bić w każdym razie. Nie wiem, po co to robisz, Spider-Manie. Taki Quake także wiele lat trzyma nas w niewiedzy, oferując Lightning Gun jako jedną z dostępnych broni. Lightning Gun to nic innego jak broń, która wystrzeliwuje piorun. Problem polega na tym, że owy piorun zawsze leci dokładnie tam, gdzie chcemy i trafia w przeciwników, zadając im obrażenia. W rzeczywistości wyglądałoby to bardziej jak pokazana wcześniej cewka Tesli, a najprostszą formą obrony byłoby zamknięcie się po prostu w tak zwanej klatce Faradaya, czyli przestrzeni, która zbiera ładunek elektryczny, izolując od niego kompletnie całe wnętrze. Pomijam tutaj fakt, że najprościej to byłoby zranić samego siebie i to nie ze względu na wyładowanie, a rozmiary i wagę broni, którą musielibyśmy nosić. Przepuklina murowana. Prawda jest taka, że większość zjawisk, w których udział bierze prąd elektryczny, nie jest wcale tak bardzo spektakularna. Tak naprawdę tylko i wyłącznie w zjawiskach, w których energia jest naprawdę wysoka, możemy zaobserwować jakiekolwiek efekty świetlne w powietrzu. Celowo mówię tutaj w powietrzu, ponieważ powietrze jest raczej izolatorem. To znaczy nie jest gazem, który jest używany na przykład w lampach. Bo cóż, lampy z powietrzem zwyczajnie by się spaliły. Zresztą jeśli próbowaliście kiedyś odpalić żarówkę ze zbitym kloszem, no to doskonale wiecie, o czym ja mówię. Spójrzmy na przykład na elektrycznego węgorza, zwanego poprawnie strętwą. Wytwarza on napięcie mniej więcej od 400 do 500 V w zależności od osobnika. I jest skuteczny tylko dlatego, że żyje w wodzie. Woda morska, w przeciwieństwie do wody destylowanej, czyli czystego H2O, zawiera dużo zanieczyszczeń, które powodują, że bardzo dobrze przewodzi prąd. I nie mówię tutaj o zanieczyszczeniach w sensie śmieci czy plam ropy, ale o na przykład solach czy chociażby mikroorganizmach. Co by się wydarzyło, gdybyśmy wyjęli strętwę z morza? Cóż, prawdopodobnie by wyschła i zdechła, ale na potrzeby naszego eksperymentu myślowego możemy założyć, że umie oddychać powietrzem.
Przy próbie użycia na nas swojego elektrycznego systemu obronnego prawdopodobnie nie zadziałoby się nic szczególnego, chyba że trzymalibyśmy ją gołą ręką w proze za narządy elektryczne. Ale na minimalną już odległość nie miałaby z nami szans, dlatego że powietrze jest zbyt dużą barierą elektryczną dla jej narządu. No to teraz spróbujcie sobie wyobrazić, jakim cudem to stworzenie w ogóle działa. Według wpisów w Pokédexie Pikachu waży 6 kg i potrafi wytworzyć ładunek elektryczny zdolny usmażyć owoce, żeby je potem zjeść. Ponadto może działać także jako prostownik i naładować swoich kolegów, kiedy oni na przykład polegli w walce. Tak by the way, prostownik nie jest dobrym określeniem na ładowarkę, także lepiej nie używajcie. Ale czy to w ogóle możliwe? A jak myślicie? Gdyby Pikachu działał w próżni, to mógłby być nawet całkiem poważną bronią. Wsadzony do wody też zapewne mógłby narobić sporo szkód. Natomiast w powietrzu wątpliwym jest, aby ze swoich małych, słodziusich policzków mógł wygenerować wystarczająco dużo mocy, aby poważnie kogoś sfajczyć. Bo widzicie, aby składować dużo energii, potrzebna jest duża pojemność elektryczna. Możliwe, że w gimnazjum otarliście się o wzór, który mówi, że pojemność elektryczna kondensatora, czyli elementu składującego ładunek elektryczny, to właśnie stosunek owego ładunku zgromadzonego na okładkach kondensatora do napięcia, czyli różnicy potencjałów, między nimi. Ale to nie wszystko, bowiem pojemność to także ten wzór, w którym, jeśli usuniemy tak zwane przenikalności elektryczne, otrzymamy stosunek powierzchni okładek do odległości między nimi. Zakładając, że policzki Pikachu to dwa kondensatory kuliste, to przy jego wysokości 400 cm i wadze 6 kg, nawet jeśli byłyby nieproporcjonalnie duże, to pojemność jednego wyniosłaby mniej więcej tyle. Co oznacza, że jeśli byłby węgorzem elektrycznym, ładunek z polika wynosiłby tyle. A że kulomby to tak naprawdę ampery razy sekunda, to możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jak mocarny Pikachu by był w starciu na świeżym powietrzu. Zgodnie z Pokédexem, Pikachu potrafi wygenerować moc równą mocy pioruna, czyli powinien mieć poliki wielkości cewek Tesli. Takich przekłamań i niedopatrzeń w grach jest pewnie znacznie więcej. Jeśli tylko jakieś macie, jakieś znaleźliście i chcielibyście powiedzieć o czymś, o czym nie wspomniałem, to koniecznie piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję. Na razie.